Cześć wszystkim, z tej strony Gosia. I dzisiaj witam Was z mojej kuchni, słuchajcie. Robię sobie właśnie herbatę, znalazłam o smaku tostów z dżemem. Coś takiego powstało, jest okej. Nie wiem, czy akurat smakuje jak tosty, ale na pewno nie jest najgorsze. Słuchajcie, przy okazji pokazuję Wam mój nowy kubek z Charity Shopu. Przepiękny vintage. Jak się zaparzy, nic nie widać, dodam mleko, będzie pycha. A ja, słuchajcie, jestem dzisiaj w mojej kuchni i chcę Wam tą kuchnię pokazać. Ja cały czas zmieniam, przemieniam, przemeblowuję, dodaję, dokupuję. Tu już wiem, że też zajdą pewne zmiany w bardzo niedługim czasie, ale jestem tak zaaferowana moją własną kuchnią, tak mi się tu podoba, słuchajcie, że Wam pokażę. Jest klimat miły, przytulny, ciepły. Mimo że nie gotuję, to ja czasem siedzę w kuchni, bo słuchajcie, jednak coś jem. Poza tym robię herbatę. Tutaj mam też stół, więc czasami coś na nim rysuję, piszę, maluję. Więc jest to przestrzeń, którą używam i starałam się z kuchni zrobić pokój. Urządziłam tą kuchnię w taki sposób, żeby tutaj było miło, przytulnie. Jak przyjdą goście, wiecie, że czasem się siedzi właśnie najwięcej w kuchniach, ale chciałam tą kuchnię urządzić w sposób pokojowy, ale też kuchenny, takie połączenie. Więc my się wydaje, że się udało. Pokażę Wam. Do mojej kuchni można wejść na dwa sposoby, z przedpokoju, boom, lub od podwórka, boom. Słuchajcie, zaczniemy oprowadzanie od moich blatów kuchennych, szafek i części kuchalniczej, z której rzadko korzystam. Tutaj mam lampę, gdyż ogólnie jest to dosyć ciemna kuchnia, mimo że mam drzwi. Te drzwi aktualnie przenoszą światło tylko od godziny mniej więcej 18, bo jest to strona zachodnia. Normalnie w ciągu dnia ta kuchnia jest dosyć ciemna, natomiast wieczorem, słuchajcie, to jest inny świat. Tutaj opływa wszystko światłem. Te dwa pomarańczowe panele ja dałam. To są takie naklejki. Myślałam, że one będą bardziej przeźroczyste, że będzie przez nie bardziej coś widać. Natomiast no tak średnio, przez co są tylko tutaj, na dwóch. Były na wszystkich czterech, ale to już wtedy było całkowicie za ciemno, więc myślę, że i tak jest fajnie, jak przychodzi światło, daje taką pomarańczową poświatę, trochę prywatności, niedużo, bo niestety, no ale trochę są za ciemne. Ale wracając do rzeczy tu. Całą kuchnię staram się utrzymywać w stylu lat 70. To są takie plastikowe pojemniki, które kupiłam na Pchlim Targu w Przedsławiu, w Szczecinie. To i cały zestaw szklanek dostałam w prezencie, natomiast koty kupiłam na OLX-ie. I słuchajcie, tutaj jest zestaw, słuchajcie, kieliszków, które to są moje jedyne kieliszki do wina i szampana, innych nie mam. Kupiłam kiedyś w Charity Shopie, ale te do wódeczki, słuchajcie, to są oryginalne, skandynawskie, które dostałam w prezencie od starszej pani. Mówi, ty jesteś młoda, pijesz alkohol, weź. Wzięłam, mimo że nie piję, Włocławki. Włocławek z kolei jest przywieziony z domu mojego rodzinnego. Mam kilka, moja mama kiedyś kolekcjonowała. Tutaj jest taka misa i tutaj jest patera na owoce, która, słuchajcie, chyba ogólnie powinna być ozdobną. Spleśniała cytryna, może zróbmy tak. Ta patera wydaje mi się, że ogólnie powinna być ozdobna, bo jak się źle ułoży owoce, bardzo się przekiwuje, ma trzy nóżki i sam wzór jest w środku, więc zapcham owocami, nie widać wzoru. Włocławek nie przemyślał, że mógł dać bardziej kwiatów tu. Bardzo źle, Włocławku. Natomiast tutaj są moje dwie szklaneczki i one są włoskie, made in Italy. Moja świnka Piggy, której muszę dokleić ucho, bo się ułamało. Parę pierdół i tutaj jeszcze wymaga to, jak widzicie, zagospodarowania. Tutaj też jest mniej więcej do zagospodarowania, aczkolwiek jest moja podkładka. To właśnie z niej pochodzi ten tatuaż. Dokładnie z tej, gdyż mam inne w innym kolorze, ale to jest mój tatuaż. O, tu jeszcze Wam pokażę. A, kurak. Kurak jest kurakiem, ale słuchajcie, to kupiłam niedawno. To jest szklana miseczka, którą przyczepiłam na blutaki. Bardzo dobry pomysł, Gosia myśli. A tutaj, słuchajcie, już Gosia też myśli, bo dała tacę. To jest taka, nie wiem, taca, nie wiadomo co, z laminatu.
ale to jest mój backsplash, czyli jak tutaj się co obryzga, to na to. I to jest płyta indukcyjna, słuchajcie. Taka jest. Ja sobie nie dawałam i powiem wam, że nawet nie miałam pojęcia o tych indukcjach, jakie one są szybkie, wspaniałe. To są po prostu sekundy w gotowaniu. Jestem bardzo miło zaskoczona, aczkolwiek nie każdy garnek na tym działa, ale powiem wam, warte wypróbowania. Tu jest mój kąt kawowo-herbaciany, mój stary Nespresso Maszyn, to jest pan Maszyn, w kolorze pomarańczowym i ja go kupiłam tylko ze względu na kolor, ponieważ ja w kuchni czuję potrzebę pomarańczu. Czajnik nie jest mój, ale za to jest mój pies i słuchajcie, tego psa kupiłam tutaj w Wielkiej Brytanii, natomiast one też są w Polsce. Ten jest Made in England, są inne Made in Poland, więc to jest światowy kicz. On powinien mieć czapkę. Ogólnie to jest pojemnik na ciastka i jego pokrywką była czapeczka. Słuchajcie, kafelki nie były takie. Kafelki były normalne, całe żółte. Natomiast to jest kalkomania, to jest taka kalka wodna. To normalnie później mam nadzieję, że będę mogła bez problemu zdjąć, słuchajcie. I kupiłam na eBayu, dodaje to trochę takiego retro uroku. I tutaj jest ten retro kąt właśnie z wielkim, nie wiem czy takim wielkim obrusem. Ten obrus dostałam od was, od widza, słuchajcie. Specjalnie dla mnie go kupił i mi przesłał. Bardzo mi się to podoba i używam tego jako obrazu. A dodatkowo mam tutaj cytrynki. O. I jest taki jeszcze bardziej przytulny kącik. Jak się myje naczynia, to jest bardzo ciepło i przytulnie i fajnie i miło. O, jeszcze tutaj, słuchajcie, w ogóle TK Maxx. Kupiłam w TK Maxxie osuszarkę na naczynia i powiem wam, że jak ja to kupiłam, to tak się cieszę. Jedna z lepszych rzeczy, jakie kupiłam, słuchajcie. Jak człowiek jest dorosły, to docenia osuszarki. I tutaj jest ten talerz. Ja do tego mam talerzyki deserowe. Ten talerz jest tak szeroki, że mi się nie mieści do szafek, więc postanowiłam brudy go wyeksponować. Tutaj z kolei stała wcześniej patera na owoce. Ja ją stąd przeniosłam tam, bo tutaj chcę zrobić kącik roślinny. Na razie jest to kącik, gdzie rośliny się szczepkują. Są szczepki, ale mam nadzieję, że znajdę coś tutaj fajnego, co będę mogła postawić. I przy okazji przyniosłam też mój stary wieszak. Moje stare wieszaki, mam ich 3 muszelkowe. I włożyłam tutaj, to jest prawdziwa aloes to jest. Słuchajcie, wypuszczać zaczął. Dostałam w prezencie za opiekowanie się kotami. Ale nie będę mówiła za dużo o roślinach, bo o tym będzie inny filmik. Ale tutaj chciałam dać pnącze, ale jednak jak się otwiera drzwi, to przeszkadzało. Więc może być od biedy. I w ogóle powiem wam jeszcze jedno. Strasznie mi się ostatnio zaczęły podobać zwykłe puszki. Wycinam otwieraczem do puszek, takie puszki po napojach i w nich właśnie szczepkuję. Jestem zachwycona tym kiczem. A tu przechodzimy do dosyć kontrowersyjnej części kuchni, a kontrowersyjnej dlatego, że wstawiłam tutaj moją półkę Laderaxa. Jest to z paluchem. Gdzie ten paluch? Ojej. Jest to półka typowo pokojowa, natomiast ja ją wstawiłam do kuchni i cała historia jest taka dlatego, że ona ogólnie składa się z 3 segmentów, ale na żadną ścianę w tym mieszkaniu mi cała półka nie pasuje. I bardzo mnie denerwowało w dużym pokoju, że są tylko 2 te segmenty, że nie zmieściła się cała. Brakowało mi tej całości, nie podobało mi się i jak wstawiłam tutaj, to słuchajcie, jestem zachwycona. Bardzo mi się tu podoba, myślę, że nabrało to takiego charakteru i właśnie stworzyło tą kuchnię taką pokojową. Tu jest taki pokój, mieszkanie, miło. Przy okazji wam pokażę, to jest mój wazon Bitossi. On chyba zostanie ze mną na zawsze. Bardzo go lubię, kolorystycznie mi bardzo pasuje. O roślinach zrobię inne wideo, ale pokażę wam parę drobiazgów, które mam. Na przykład ten wazon. I ten wazon, słuchajcie, dostałam za darmo. Na Facebook Marketplace facet para taka sprzedawała dużo kwiatów, rzeczy, wyprowadzali się. I ja byłam ich ostatnim klientem i to, czego nie sprzedali, mi dali. Wspaniale. Tutaj mam oryginalną z lat 50. Tackę z włókna szklanego. Bardzo mi się ona podoba, bardzo ją lubię. Tu przy okazji robię szczepki. To kupiłam ze względu na świnkę morską. Bardzo cute. I Edgar i Walter jak byli malutcy. Znaczy może Walter był malutki. No nic nie wiem. I tak nie zobaczycie. Tutaj słuchajcie są moje rogi. Kiedyś wam o nich mówiłam. To są rogi,
które dostałam od kolegi za płotu. Nie wiem skąd on je miał, ale to jest takie wspomnienie z dzieciństwa, nastolactwa. A tutaj jest mój kermit z innym aloesem. I tutaj, słuchajcie, to mi się strasznie podoba, takie nie wiadomo co, ale chciałam zobaczyć, jak będzie w tym kwiatek wyglądał. I ten kwiatek się zachołybił. Wpadł do środka i nie mogę go teraz wyjąć. Także już na stałe jest ten kwiat w środku, musi tutaj być, ale wygląda fajnie. Tutaj jest mój śmietnik na recykling. Robię recykling sobie pod szafką. Myślę, że dodam jeszcze jakieś tu wazony do ozdoby, czymś zagospodaruję, ale tu wam pokażę, bo to jest najnowsze znalezisko z Charity Shopu. Dwie puchary. Takie pucharki z baru Tiki. Jedna, nie wiem czy to widać, ta jest taka zła, ma złą buźkę, natomiast ta się cieszy. A mogą być dwie złe, zależy jaki jest dzień. Bardzo mi się podobają, śmieszne, wesołe, pasują mi tu do wystroju, chociaż Tiki mi się kojarzy z latami 50. Myślę, że wtedy taka była na niemoda, ale niezmiernie tu pasują. I moja niemiecka koneweczka, ona jest malutka, nie używam jej, ale dobry punkt dekoracyjny. I na tej półce, słuchajcie, jest radziecki zegar, który dostałam od naczelnego sklepikarza. Tutaj moje, o, ten zestaw, słuchajcie, jest to zestaw angielski. Kupiłam w Polsce na OLX-ie i w końcu wrócił na swoje tereny. To jest niemieckie. Kwiatki, 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 kwiatki i ta lampa. Tą lampę wam też pokazywałam, ona też jest z OLX-a. I słuchajcie, włożyłam tutaj, nie wiem, czy widać. Coś widać. Czerwoną żarówkę, więc wieczorami jest tutaj naprawdę fajna taka poświata. A tutaj ta podkładka to jest taka mniejsza wersja tego. Jak tylko zobaczyłam, to od razu złapałam, słuchajcie. I staram się rośliny wsadzać też w jakieś stare pojemniki. Nie wiem, nie wiem, czy to dobrze wygląda, czy nie. A na górze inna kolorystyczna wersja mojego tatuażu. No i to też dostałam za darmo od tego samego faceta, co sprzedawał to. Także za darmożkę. I tu słuchajcie, przechodzimy do kąta. To jest kąt. W kącie jest stół. Stół oryginalnie stał w tą stronę, ale że doniosłam tą półkę, to się nie mieścił, więc przestawiam go w ten sposób, przez co jest trochę węższe przejście, ale z drugiej strony tutaj zrobiło się bardzo dużo miejsca, więc coś za coś. Stół, słuchajcie, to będzie kolejna najnowsza zmiana, która się pojawi, bo zamówiłam taką folię, naklejkę na stół. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ten stół jest zwykły, biały, on jest z Iska, był niedrogi i niestety, ale źle wymierzyłam te nogi i to krzesło nie wchodzi mi pod stół. Znaczy nogi, może tak, odtąd dotąd jest dobry wymiar nóg. Ale one idą pod kątem i po prostu tu już jest większa ilość i krzesło się nie mieści. A krzesła kupiłam też w Polsce, słuchajcie. Bardzo wygodne. To są jedne z tych, co tak z tyłu oparcia się chyboczą. Kupiłam je w Świnoujściu w sklepie Graciarnia i powiem wam, że mimo tego, że są w sumie brzydkie i mam takie, bardzo bym chciała je obić jakimś welurem, na przykład ciemnozielonym albo bordowym, tak na razie mogą być. Ale ich wygoda, słuchajcie, przezwycięża ich brzydkość. Maty są z Primarka, natomiast tutaj mam obraz. I obraz, słuchajcie, też przywiozłam z Polski. To jest, jak zobaczycie, wyszywany. Ale tak mi się podoba. I kolorystycznie, wzorowo, wielkościowo jest boski. On oryginalnie wisiał na ścianie. Tutaj. I słuchajcie, wszystko, co mam na ścianie popowieszane, jest powieszane na te command straps, czyli na te, takie rzepy. I one działają. Powiem wam, że działają. I tutaj właśnie są moje tace. To są metalowe tace. I one są właśnie przyczepione na te paski command. A przyczepiam nie tylko dlatego, że nie mogę przybijać gwoździ, ale wszystkie ściany są z płytych pilśniowych, nie wiem, kartonowo-gipsowych, jakieś puste w środku. Słuchajcie, tą ścierkę też dostałam od Wicki. To jest prezent od Was. Bardzo mi się podoba ten materiał. I przyczepiłam na takie panele. To są panele na plakaty. I problem z tymi panelami jest taki, że one są na magnesy. I te magnesy są bardzo mało wytrzymałe. Więc tak naprawdę, słuchajcie, tą szmatę
Przykleiłam klejem, więc to już musi tak być, nie mogę tego wymienić, ale bardzo mi się ten wzór podoba, taki jest optymistyczny, żywotny. Powiem wam, że nawet poza kamerą na żywo wygląda bardziej zielono, bardziej nasycenie, więc naprawdę piękne. To dostałam od naczelnego sklepikarza wnętrzności ptaków i te wnętrzności ptaków zapewne możecie zobaczyć w tych ptakach. To są ceramiczne papugi, kupiłam już tutaj na Pchlim Targu, też wiszą na tych paskach komand. Bardzo fajne, trochę nie w moim stylu, a z drugiej strony widzicie jak pasują. I bardzo dobrze komponują się z tym obrazem. Ten obraz został namalowany przez pana Romka Kulczyka, który był znajomym moich rodziców, czasem do nas przychodził, widzicie, 78 rok, starszy niż ja ten obraz, a powiem wam, że od pana Romka mamy kilka i ten był zawsze moim ulubionym. Ja zawsze jako dziecko go lubiłam, potem jako nastolatka miałam w swoim pokoju i mam teraz tutaj. I bardzo go lubię, będzie ze mną zawsze wspomnienie. No i przechodzimy, słuchajcie, do tej ściany, a ta ściana... Słuchajcie, nie wiem jak wam pokazać, tu się odbija światło. To jest mój KitKat Clock, oryginalny KitKat Clock. To była moja pierwsza rzecz, którą kupiłam chyba na eBayu, jak przyjechałam do Edynburga 9 lat temu. Kupiłam tego KitKat Clocka i moim marzeniem jest mieć całą ścianę w tych KitKat Clockach, żeby tak machały tymi ogonami na przemian. Bardzo lubię ten zegar. Taki był na początku Powrotu do przyszłości. I to jest takie właśnie... wspomnienie tego filmu i taka zawsze chęć posiadania i teraz mam. Spełniło się. I słuchajcie, on jest otoczony podkładkami. Te są w trochę innej gamie kolorystycznej niż te moje. Moje są żółte, te są pomarańczowe. Wszystko to jest Marks & Spencer. Tutejszy sklep taki z ciuchami, rzeczami do domu. On ma opinię dla kobiet w średnim wieku, klasa średnia. Te są wszystkie z lat 70., tak jak i ta, to też jest Marks & Spencer z czaplami. I na koniec, słuchajcie, jest kalendarz. I ten kalendarz jest to kalendarz od Emmy Bridgewater. Emma Bridgewater to tutejsza projektantka, designerka różnych talerzy, rzeczy do domu. I wypuszcza co roku ze swoim mężem Matthew kalendarz. I słuchajcie, ja te kalendarze kupuję, to już chyba piąty rok czy któryś, strasznie mi się one podobają. I grafika, i tak jak są skonstruowane w środku. Bardzo to do mnie przemawia, to jest takie przytulne, tak bym określiła. Te rysunki są naprawdę, cieszą moje oko, dodają takiego ciepła w mieszkaniu. Słuchajcie, tak jak mówię, będą tu zachodzić i cały czas zachodzą różnego... Widzicie, jakie miękkie krzesło? Będą tu zachodzić różnego rodzaju zmiany, ale słuchajcie, jedna z tych zmian chyba zajdzie już dzisiaj, bo chcę kupić mikrofalówkę i nie miałam do tej pory mikrofalówki, bo nie wiedziałam, gdzie ją wstawić. Wszystko, wszystkie skupisko wtyczek jest tam, gdzie mam ekspres i czajnik i mówię, kurde, będzie naciupciane. I była u mnie ostatnio moja koleżanka Rachel. I Rachel, pomysłowa dziewczyna, mówi, czemu nie postawisz mikrofalówki na tą półkę? I ja mówię, jaki wspaniały pomysł, Rachel tak uczynię. Więc te szafki, te półki, widzicie, można je odnośnie wysokości układać tak, jak się chce, więc myślę, że tutaj zmieści mi się bez problemu mikrofalówka. Także te półki, które są stworzone dla dużego pokoju, będą mi przetrzymywały rzeczy kuchenne, mikrofalówki, może jakieś fajne dojdą talerze, kubki, coś, co mogę wyeksponować, czajniczki, nie, te, jak one? Czajniczki, dzbanki, dzbanek, to miałam na myśli, dzbanki. Bardzo duży potencjał, bardzo, ale powiem wam, tak, dlatego chciałam wam pokazać, stworzyłam coś, co mi się podoba. Ja ogólnie bardzo czerpię dużą satysfakcję w urządzaniu, ale w tym przypadku poszło to w miarę sprawnie i szybko. Duży pokój, słuchajcie, cały czas się zmienia, dlatego nie pokazuję. Sypialnia jest nietknięta. Natomiast tutaj jest ta przytulność, ja lubię tu przebywać, siedzieć, jak sobie czasem zrobię herbatę, zamiast iść do dużego pokoju, czasem się walnę przy stole i tutaj sobie wypijam, bo powiem wam, cieszę się tą atmosferą i mimo tego, że
Że co? Że lato mnie ekstremalnie w tym roku cieszy, bo jest naprawdę gorące, super ciepłe. To marzę o tym, żeby przyszły tutaj już jesienne dni, żeby już było tak ciemno, że ja pozapalam właśnie te wszystkie lampki, światełka i zrobi się tak przyjemna atmosfera w tej kuchni. I będę mogła właśnie podgrzać w mikrofalówce ryż Uncle Ben's. To krzesło wsuwam tu, tak bardziej po boku, że tu jest przestrzeń i słuchajcie, tu mam zamiar wstawić ładną monsterę albo jakiegoś dużego kwiata. Z tego okna one dostają tutaj światło, więc na pewno tutaj będzie wyglądał fajnie jakiś duży kwiat. I tyle, słuchajcie, ja wam, tak jak mówię, będę update'ować i też powiem wam trochę więcej na temat kwiatków w innym wideo, bo zostałam poproszona przez moją mać. Mać zadzwoniła, czy mogę zrobić filmik o kwiatkach i powiem wam, zrobię. Także niedługo coś takiego będzie, a teraz słuchajcie, ale patrzcie, jak to wszystko ładnie wygląda. Pięknie. Sąsiad wyszedł, ja się skryję. Pozdrawiam was ciepło, przesyłam buziaki, całusy, uściski, życzę udanego tygodnia. Zobaczymy się bardzo, bardzo niedługo w kolejnym fascynującym wideo. Wytrzymajcie się ciepło i do zobaczenia.